Nie ma spania. Trzęsienie ziemi w kracie. Okej. Wszyscy pouciekali na ten, na market, ze strachu, że wiecie, wszystko się zacznie walić. Patrzcie na to, ty. Co to się... Kamera. Proszę zobaczyć. Jedziemy z Tadeuszem. Zatrzymali mnie. Tadeusz nie wie, co się dzieje. Jedziemy na motorze. O kurde, jaka tutaj jest. Jaki tutaj jest chaos. Zapraszam, moi drodzy, na kolejny odcinek z cyklu Jak to daleko w Afganistanie. Tadeusz nie wiedział, co to jest kamera i co to jest w ogóle telefon. Jacie, niesamowite. I Tadeusz jest teraz obesrany dosłownie, bo nie wie, co się dzieje. Czemu ja mówię w języku polskim? Trochę mnie denerwują, więc ja jestem trochę niegrzeczny. I... no i taka sytuacja. Ale nie mają tutaj kultury. Powiem wam, że Tadeusz Tadeuszowi nierówny, bo jeden zachowuje się kulturalnie w stosunku do turysty, do mnie, a inni są tacy pokazujący, chcący pokazać swoją siłę. I przyznam szczerze, że mi się to nie podoba i ja wtedy biję po łapkach Tadeuszy. A Tadeusze sobie czasami pozwalają na zbyt dużo, więc ja ich trochę gaszę, ale pamiętajcie, to jest granie na krawędzi. To, co ja teraz robię, jak jadę z Tadeuszem, nagrywam sobie, wkurza mnie ten Tadeusz, bym mu tak trzasnął, to by z tego motoru spadł. Ale wiem, że mam tutaj koleżkę i nie chcę, żeby mój koleżka też miał problemy, więc poczekajmy na rozwój wydarzeń. Na dłuższą metę w Afganistanie człowiek staje się bardziej nerwowy. A to bardzo ważna informacja dla was. Afganistan. Afganistan. Już koledzy. Afganistan. Badajcie na Tadeusza. Tadeusz. Ali. Ali. Tadeusz mnie próbuje przeforsować na swoją stronę. Od razu, jak to mówią, chrzest przy wjeździe do tego, do miasta. O kurde. Ciekawe, jedziemy na posterunek i będzie pogawędka. Ale Tadeusz nie wie, co się dzieje w ogóle. Trafił na takiego opryszka jak kierownik. Najgorzej, powiem wam. Mógł trafić na jakiegoś spokojnego turystę. A trafił na opryszka kierownika. Kolejna wizyta pokojowa na posterunku policji u kolegów, u Tadeuszy. Trzymajcie się, pomacham jeszcze. Wiecie, jakie jest życie. Życie jest proste, nieskomplikowane. I bardzo łatwe do przewidzenia. Wyobraźcie sobie, że naskarżyłem na tego na checkpoincie, bo ten na checkpoincie taki był agresywny. Musiałem mu po łapach dać i naskarżyłem na niego.
No nie, że jestem jakiś kabel czy coś, tylko zrobiłem to specjalnie, dlatego żeby wiedział, że jak przyjeżdża turysta, to żeby takich rzeczy nie robił. No i mu się głupio zrobiło, wyciągnął rękę na zgodę, no uścisnąłem mu, żeby zachować dobrą twarz, ale powiem wam, że no nieładnie się zachował, nie podobało mi się to. No i mam nadzieję, że inshallah, czyli w przyszłości, już nie powtórzy takiego błędu, bo to jest bardzo ważne. Edukowanie Tadeuszy. To mój cel tutaj w mieście. Partia Kachata. Ale ładne, co? Teraz wiecie co? Ja mam tutaj koleżkę, nie? Ale koleżki nie sprzedałem, bo gdybym go sprzedał, no to by go dręczyli. A tak? Nie sprzedałem go i teraz muszę znaleźć połączenie i zadzwonić do niego. Proszę. Koleżka, ty. Teraz muszę wyczuć, w którą stronę mam pójść, żeby było dobrze. Patrzcie, jakie chlebki, ty. Takie łódki. Ale autentycznie już bliżej Iranu. Chlebki wyglądają jak w Iranie. Salam alejkum. Sprzedawca, salam alejkum. Sprzedawca tutaj chlebki sobie sprzedaje. No ja na razie chlebka nie kupuję. A tutaj się wypieka. To jest rękawica, którą się przykleja, pach, do tego, do pieca. Elegancko. Widam czehra adro, dar khiyolam, ruchat mo, budu czeszmonat sitora. Ruchat mo, budu czeszmonat sitora. Ogólnie to mógłbym spać dzisiaj w jakimś... I will speak Polish, don't worry. Mógłbym spać w jakimś norce dzisiaj tutaj. Yeah. The cellar is calling, okay? Oh. Czekaj, kurde, bo nogi nie mogę przełożyć. Słuchajcie, mógłbym tutaj znaleźć miejscówkę. Jesteśmy ze Salą i z jego kumplem. I teraz dzisiaj będę spać właśnie u Sali. Nie mam zielonego pojęcia, czego się spodziewać. U mojego koleżki. To jest właśnie syn tego pana, którego jedliśmy wczoraj kolację. Ryż z kurczakiem, pamiętacie? No i tak to po prostu się połączyło fajnie. Zaniosłem plecak. A tutaj koleżka. No, dawaj, z jajkiem zupa elegancka. Tutaj kolega właśnie ma całą swoją tutaj firmę, która zupkę sprzedaje. Proszę, salam alejkum. Tutaj właśnie zupeczka. No, a my teraz z chłopakami będziemy sobie zupkę jedli w lokalnej knajpce. Mówię chłopakom, że ja lokalne jedzenie lubię, a nie jakieś tam świrowanie. No. Good appetit. Sprawdzamy. To jest taka papka. To jest taka papka, bym powiedział. No. You can use this. No, no, no. I... Czuć warzywka, czuć zioła, czuć jajko, pycha. Delicious, nie? Yeah? Delicious. Przyszliśmy do kolejnego miejsca coś zjeść. Fryteczki, marchewka, kolega zawija wariata. No i winiemy wariata. To chyba jest duży, ty. Gazetę, pach, ciach. I chińska gazeta. No i poszło. I jedno z jajeczkiem zrobione. Warzywka. Can I take tomato? Yeah. Oh, very good. Patrzcie na to. Jaka kanapencja. Jaki rolo szefu zrobił. Szefu Tadżik. Z Tadżykistanu. Bo tu mieszanka jest, tak jak wam mówiłem, nie? Degustacjon. Gazeta chińska. Skąd oni biorą chińskie gazety? Ty. Hey bro, how they manage the Chinese newspaper? From where? They buy it. They buy it? They call for the... Okay. The Chinese businessman send it. Okay. All Afghanistan they use it.
Słuchajcie, wszyscy w Afganistanie używają chińskich gadżetów. Ale poszło. No i pojechali. Test generalny zabijasa. Mięsa nie ma, bo mięso drogie. Patrzcie na to. Kartofelki, pomidorki, ogóreczki. Trochę pikantne, ale fajne. Z moimi przyjaciółmi, kolegami, braćmi. Przyszliśmy do knajpeczki drugiej. Tam jest taki w ogóle fajny ziomek, Bismilla, cały szefu. A tutaj rozmawiamy sobie właśnie o tej sytuacji, o sytuacji, o trzęsieniu ziemi w Heracie. Trzęsienie ziemi w Heracie, powiem wam, że tu koleżka nakręcił film, co tam się działo. No i powiem wam, że te domy się posypały po prostu jak puzzle. Naprawdę. Nie ma co się dziwić, bo tam jest drewno i cegiełki i glina. Patrzcie, jak to posypało się. Widzicie to? Ja cię. Jedziemy do Heratu jutro, więc zobaczymy na własne oczy, jak to mniej więcej wygląda. Wygląda. Wygląda w sensie w czasie przeszłym. Po potrzęsieniu. Merhaba. Zobaczcie. Tutaj mamy tak, tu mamy słodycze afgańskie, to jest całkowicie cukier, a tu mamy pistacje afgańskie. I pistacje afgańskie od tych na przykład w Iranie, czy tych, które mamy w sklepach, różnią się kształtem, w sensie wielkością. Te tutejsze w Afganistanie, naturalne, są po prostu znacząco mniejsze. Ale wszystko, co naturalne, jest mniejsze. No tak pokazuje życie. Słuchajcie, jestem kolejny raz w hamamie. Wpadłem się po prostu wykąpać, no bo ile można chodzić brudnemu? Innej opcji nie ma, bo u koleżki, u którego teraz jestem, to łazienki nie ma. Więc muszę się ratować hamamami, ale jest spoko. Padajcie na to. Co robisz? Roberta oglądają. Pozdro Robert, jak oglądasz vloga, to pozdrawiamy cię z Afganistanu. Tutaj masz wiernych kibiców z Afganistanu. Sobie oglądają w międzyczasie. Proszę bardzo. W międzyczasie odsaunowania. Drużyna. To moi koledzy. Koledzy z Afganistanu. What is the name of the city? Kala-i-Nau. Badrys Kala-i-Nau. Madras? Badrys. Yeah. So today I will stay with my friends, students. What do you study? English literature. English and nursing. Studiują literaturę angielską i studiują język angielski. Mogę sobie z nimi trochę pogadać, jednak tutaj dużym problemem jest to, że nie mają możliwości praktyki językowej. Więc now is really good opportunity to practice the language. Yeah? Thank you so much guys for our place to stay. Welcome to Afghanistan. Inshallah, I hope in the future you come with your friends, not alone. Now you're alone. Inshallah. And when you came here, we are here. What do you need? Inshallah, we want to ready for you. Thank you so much. You're did you hear, guys? Czy słyszeliście, że są gościnni, czekają na nas, więc Afganistan czeka na każdego z was. Więc my uciekamy. Dobrego wieczoru. Za 2 sekundy słyszymy się w kolejnym dniu. Pa, pa. Nie ma spania. Trzęsienie ziemi w Heracie. Okej. I się zawijamy z tego. Godzinę pospałem, się zawijamy, bo tak mam się rezydencja złoży, to badajcie, to nam się wszystko poskłada. Wszyscy pouciekali na market. Tutaj powychodzili, bo ze strachu, że wiecie, wszystko się zacznie walić. No i teraz my też idziemy. Proszę bardzo, patrzcie na to. Badajcie na to.
Gdzie? Nadajemy z miejsca wydarzenia, godzina 24:30. Koleżka, bo ja spałem, nic nie poczułem, a koleżka tam, gdzie jest otwarte okno, oglądał film i wyskoczył z balkonu. I noga go teraz boli. Wyskoczył z balkonu, czujecie to? W sensie to śmieszne jest, ale nie, to nie jest śmieszne. Kolegę tutaj będziemy transportować jak coś. To nie jest takie śmieszne, jak jesteś tutaj na miejscu. Mówię do koleżków, że jak stoimy na środku ulicy i jak wywali trzęsienie, to z prawej i z lewej będą te bloki lecieć, te domy, bo one są trzy, cztery, cholera, pięciopiętrowe. To one będą lecieć nam na głowę. Powiedzcie mi, taka konstrukcja przy trzęsieniu ziemi nie padnie? No padnie, moi drodzy, padnie. Spaliśmy w szkole języka angielskiego. Teraz wróciliśmy do akademika. Zobaczcie na to. Jakbym przypierdzielił mocno ręką, to bym tą ścianę rozwalił. He do this? Yes. Nagrali, słuchajcie, chłopaki nagrali tak jakby piosenkę pocieszającą ludzi w Heracie ze względu na trzęsienie ziemi. Teraz posłuchajmy sobie, jak śpiewają. Podgłaśniam. مردمی زنده جان حزین است همه پژمرده و غمگین است زوبرچه یک شو سپیره و فایی پینک It's very nice Beautiful Tak wygląda dom studentów. Jeden pokój, taki jak tutaj, we drzwiach, bo tu masz jedno pomieszczenie, kosztuje 1000 ichniejszych. No to jest naprawdę malutko, nie? Za 1000. Ja zapłaciłem za taką klitkę, ja na początku podróży po Afganistanie zapłaciliśmy z moim koleżką 500 za jeden dzień, czyli za osobę 250. 250 za osobę za jedną noc. A oni tu płacą 1000 za miesiąc. Wypłata, pytałem koleżki, który robi zastrzyki, to koszt, znaczy wynagrodzenia, wysokość wynagrodzenia to jest mniej więcej 5 tysiaków. Malutko. Clients, customers. Okej. Proszę zobaczyć. Klienci, którzy tutaj przychodzili. Ja przyszedłem trochę ogolić głowę, bo się zapuściłem, delikatnie mówiąc. No. Więc żeby elegancko wyglądać tutaj do szefa, to takie relaksujące też jest. No jedziemy. O. Moi drodzy, proszę się nie ruszać. Zobaczcie, jak odwalony kierownik. Elegancko, nie? Fryzjer w Afganistanie. Good job. Pojechali. Merhaba. Pojechali. Afgańskie pistacje. Zobaczcie, jakie duże, takie jak u nas w sklepie. Wczoraj jedliśmy takie małe. To są super naturalne pistacje, proszę. Tutaj szefu sprzedaje. Super. Sprawdzam mapę, zobaczę, którą stronę na wylotówkę, bo się przyznam szczerze, że pogubiłem. Paf, paf, paf. Ekipa tutaj. No, siema, siema. Siema, siema, kuku. Zobaczcie, dziewczynka młoda już ucieka. Już ucieka od interakcji. Po prawej stronie słynne Chajchany. Miejsca, gdzie możesz znaleźć miejsce na nocleg. Ale przyznam wam szczerze, że bardzo dzisiaj źle spałem. I takie wyrwanie ze snu, bo ja już spałem. Jak się trzęsienie zaczęło, ja go nie czułem na materacu swoim, to koleżka po prostu mówi: Tomek, uciekamy. I ja taki wyrwany ze snu, po prostu oko normalnie ledwo się trzymające głowy. Słuchajcie, od razu
Tak, od razu się zerwałem, zapakowałem wszystko w trybie przyspieszonym, nienagannym, jednostajnym do plecaka. On mówi, nie, zostaw to. Ja mówię, nie, swojego plecaka to ja w życiu nie zostawię. Szybciej sufit mi spadnie na nosa, niż ja zostawię, wiesz, plecak. O, proszę bardzo, taka zabawka kosztuje, moi drodzy, dużo pieniążków, bardzo dużo pieniążków. I się zawinęliśmy, ale byłem tak wyrwany, że później musiałem dospać jeszcze. No ale tutaj nie ma reguły, kiedy się coś zatrzęsie, czy to w dzień, czy to w nocy, ale w nocy ludzie tak się boją, ależ ludzie się boją tutaj. No ale spójrzcie na chaty, to są stare chaty, jak zatrzęsie, to się poskłada jak harmonia. No i takie to życie, bazar. A w Afganistanie wszędzie są bazary, nic się nie zmienia. Bazary, bazary, bazary. Kupują, sprzedają, obrót gotówki jest. No i te śmieszne motorki, nie wiem czemu oni tak na rozkrakę siedzą. Elo, dziku. Z chłopakami się pożegnałem i mówią, przepraszamy, jeśli coś było nie tak. Ja mówię, nie, panowie, wszystko było tak, jak należy. To, że jest, jak jest, no to ja to biorę po prostu na klatę. I ja wczoraj mu tłumaczyłem, temu mojemu ziomkowi, bo on mówi tak: Tomek, przepraszam, że mój pokój tak wygląda. Ja mówię, jak wygląda? No nie jest taki jak u was, ładny. Ja mówię, ekszala, ty nie porównuj tutaj Afganistanu do Europy czy do Polski, bo to nie o to chodzi. Ja nie oceniam, ja nie przyjechałem po to, żeby oglądać ściany twojego pokoju i oceniać je, czy są ładne, czy brzydkie, tylko przyjechałem ciebie odwiedzić. I nie robi mi to różnicy, czy będę spać na takim dywanie, czy na jakimś super drogim dywanie. No i on mówi, a dobra, okej, rozumiem. No więc, no kierownik jest bardzo taki elastyczny, jak zauważyliście. Oni chcą dla gościa, dla turysty jak najlepiej. Bo tych turystów faktycznie tutaj nie ma. No i chcą jak najlepiej, chcą oddać serce wręcz. No wczoraj to się prawie pokłóciłem. Ja zapłacę za jedzenie. No i już tam, wiecie, tak na siłę płacę. No bo to nie są duże pieniądze dla mnie, a dla nich to są duże pieniądze. No i musiałem się po prostu wykłócać za każdym razem. Oczywiście tak przyjaźnie. Kto zapłaci? No bo oni się poczuwają do tego, żeby zapłacić, ja to rozumiem. Ale oni tych pieniążków nie mają, więc próbowałem za każdym razem ich zaprosić. No i za każdym razem musiałem te pieniądze po prostu kłaść na blat dla kasjera, żeby on je zabrał. No bo nie było za bardzo innego. O, amigo, mój kolega, salam aleikum. Buenos dias. Buenos dias. Como estás, amigo? Bien. Muy bien, ¿da? Sí. ¿Cómo en alemán? No. No problemas. Sleep, no problemas. No problemas. No problemas, easy. Okay. No problemas. Okay. Venga, en mercado. En mercado. En mercado. Te ando. A ver. Suna. Make smile. Teraz jesteśmy na wizytacji w sklepie, moi drodzy, i z kolegami tutaj sobie rozmawiamy. A tutaj mój kierowca z wczoraj, z poprzedniego odcinka. Amigo, hablo español. Mucho bueno. Idę. Czakarmi zaraz. Możecie mnie nazywać za prekursora edukacji Tadeuszy odnośnie tego, co oznacza turysta, turystyka, gdzie leży Europa. Ja powinienem dostać oficjalną zgodę od rządu polskiego, nie to, że ja się upraszam, o bycie oficjalnym ambasadorem Polski na świecie. Słuchajcie, przez tą podróż w Afganistanie oni wiedzą, że jest taki kraj jak Polska.
A kto wie, czym to zaowocuje. Wiedzą też, że u nas jest zimno. Słuchajcie, gadu gadu, trzeba łapać stopa. Samo się nie złapie i trzeba złapać jakieś fajne auto. Paweł, za efekty dźwiękowe, fajne auto trzeba złapać z klimatyzacją, z wygodnym fotelem. Żyje się, żyje się. Dwie historie, które są ważne do opowiedzenia w tym rejonie Afganistanu. Pierwsza historia tyczy się Hiszpanów. Hiszpanie tutaj przyjechali z misją pokojową, ale nie taką pokojową jak nasi koledzy zza oceanu, tylko z prawdziwą misją pokojową, żeby wesprzeć lokalnych. Ale zrobili to naprawdę, powiedziałbym, w ciekawy sposób, ponieważ tak, wspierali ich jedzeniem, wspierali dzieci rzeczami potrzebnymi do edukacji i dopytałem, czy walczyli tutaj. Powiedzieli, że lokalni powiedzieli, że Espania, mówią, spoko, nikt nie strzelał. Więc oni tutaj przyjechali faktycznie w dobrych celach. I co ciekawe, wyobraźcie sobie, że oni jeszcze Afgańczykom utworzyli taki korytarz emigracyjny, że Afgańczycy z tego regionu tylko mogą jechać do Hiszpanii, no i pracować. I z tej okazji, znaczy z tej możliwości skorzystało bardzo dużo tutaj Afgańczyków. To jako ciekawostka. O tym nikt nie mówi, no bo o takich rzeczach się nie mówi, bo takie rzeczy nie są, powiedziałbym, chwytające odbiorcę. Nikt nie mówi o Afganistanie i dobru, które zostało tutaj wlane. Ale jeszcze jest druga historia, o której bym zapomniał, która ma, powiedziałbym, taki wydźwięk trochę negatywny. Postaram się opowiedzieć to bardzo szybko. Więc tak, 170 km stąd, tam we wsi, dwa odcinki wcześniej, Gostek opowiadał mi, jak kiedyś w 2001 roku przyjechał do nich Portugalczyk, podróżnik Portugalczyk. I wyobraźcie sobie, że lokalny policjant z tamtej wioski porwał tego Portugalczyka, bo myślał, że ten Portugalczyk w plecaku ma dużo dolarów. Porwał go, wywiózł go nad rzekę. No i plan był taki, jak goście mi opowiadał, żeby go zlikwidować. Zabrać plecak, wszystko i elegancko. A Portugalczyk wyczuł, co się kroi, co zrobił. Wskoczył szybko do rzeki. A ta rzeka jest taka szeroka. Wskoczył do tej rzeki. Ten policjant, ten Afgańczyk nie wiedział, co się dzieje. No bo wiecie, oni przeważnie to nie potrafią pływać. Nie wiedział, co się dzieje. Ten Portugalczyk zanurkował i poszedł na drugą stronę. I takim też sposobem uratował swoje życie. Policjant zabrał wszystkie jego rzeczy, uciekł. No i ten Portugalczyk na drugi dzień, lokalni mu pomogli, bo farmer jakiś tam też widział, co się kroiło. Pomogli mu, poszli na posterunek. Oczywiście znaleźli tego policjanta. No i ten gość mi opowiadał, że ten policjant poszedł do pierdla. Mamy 2001 rok i nie wierzę, że ręka ręki nie myje, niestety. Zwłaszcza w takich krajach jak tutaj. I mało kto pewnie słyszał o tej sytuacji, bo o takich rzeczach się nie mówi, w sensie jak one mają wypłynąć. Jak ciężko jest do takich informacji dotrzeć, do takich historii. Wydaje mi się, że ten policjant praktycznie pewnie nie poniósł żadnej konsekwencji. Ale to jest tylko moja taka hipoteza, którą sobie gdzieś tam, wiecie, ułożyłem w głowie. Może poniósł, ciężko powiedzieć. Pamiętajmy, że to był trudny czas, 2001 rok, trudny czas w historii Afganistanu. Trudny i nietrudny, bo wtedy przyszedł nowy prezydent, który naprawdę później, kolejne lata, Afganistan po prostu odmienił nie do poznania. Tak odmienił, że można było chodzić z dziewczyną za rękę po przestrzeni publicznej. My tu gadu gadu z kumplami na wycieczkę się wybraliśmy. Od lewej Paweł z gimnazjum, po prawej Marek.
też z gimnazjum. No i tak sobie idziemy, nie? Na wylotówkę, ja sobie bajdurzę, oni słuchają. Słuchajcie, będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, niezależnie gdzie są. Australia, Chiny, Afryka, Ameryka. Pozdrawiam was. Dziękuję, że byliście dzisiaj na odcinku, że jechaliśmy razem, że mogliśmy pogadać. Jedni pogadać, inni posłuchać. No więc, moi drodzy, uprasza się o łapeczkę, ślad węglowy, no i rzecz jasna, poczta sandałowa. Wszystkiego dobrego, kto nie ma książki Ludzie Drogi, ten nie żałuje albo nadrobi. Wszystkiego dobrego, czołem! Ty, ktoś mnie tutaj wyprzedza. I raz, i dwa, i raz, i dwa, i raz, i dwa.